Duszom, które są poddane oczyszczeniu w czyśćcu, możemy pomóc, kiedy przebaczamy. Mamy przebaczać wszystkim, którzy nas skrzywdzili, szczególnie zaś tym, którzy już przeszli do wieczności. Powinniśmy przebaczyć tym, którzy za życia zadali nam jakieś cierpienie, może swoim zaślepieniem, gniewem, złośliwością. Brakiem wyrozumiałości, miłości, swoim trudnym charakterem, zawziętością, niesprawiedliwością, jakimś się złym słowem, obmową, kłamstwem, może nawet oszczerstwem, zazdrością, albo w jakiś jeszcze inny sposób. Mamy pomóc duszom tych, którzy krzywdzili swoim brakiem miłosierdzia, brakiem przebaczenia, surowością. Możemy pomóc naszą miłością, która przebacza, która nie pamięta złego, jak mówi Święty Paweł, która skłania nas do modlitwy za tych, którzy sprawili nam jakąś przykrość. Swoją przebaczającą miłością możemy pomóc duszom w czystcu wyzwolić się z cierpienia, które trwa w nich wskutek zadanego innym za życia. Bólu. Szczera modlitwa za duszę w czyśćcu życzenie im wiecznego pokoju, wiecznego szczęścia. To wyraz naszego przebaczenia im. Kiedy przebaczamy zmarłym, przyspieszamy oczyszczenie się dusz. Potem Bóg, kiedy dokona się już oczyszczenie, przygarnie je do siebie i napełni wiecznym szczęściem.